Objawienia woli Bożej Elżbieta Gaz. Wszystko na dłoni. Wszystko na dłoni się manifestuje. Receptory wszystko wam pokazują. Wasz organizm daje wam znaki, a wy jesteście bez zarejestrowania, co jemu jest. Dlaczego słabniecie? Dlaczego źle się czujecie? Z receptorów dłoni, bez żadnych przyrządów, odczytam wam bardzo precyzyjnie, gdzie jest przyczyna waszych problemów zdrowotnych i podam wam, co trzeba zrobić, aby powrócił do was dobry nastrój ducha i powróciło do was zdrowie. Cały czas zajmujecie się ciałem i ziemskimi doznaniami, a całkiem zapomnieliście, że macie ducha i to duch potrzebuje pomocy. O tą pomoc woła. Musi być wewnętrzna równowaga. Wtedy jest optymalna waga. Wtedy też dobre samopoczucie. Od was zależy, co jecie, jak żyjecie, co sobą reprezentujecie. Gdyby dziś zamknięto wszystkie apteki i zakazano brania tych sztucznych medykamentów, dano wam naturalne jedzenie, dobre paliwo dla ciała ziemskiego, gdybyście zaczęli żyć zgodnie z prawdą i prawami Pana, to zagościłoby w was zdrowie, radość i szczęście. Wystarczyłoby 5 lat i wszyscy byście byli zdrowi i szczęśliwi na ziemi. Byście byli bez pojęcia, co to jest głód, co to jest wojna, agresja, stres i strach. Obudźcie się wreszcie i zażądajcie prawdy od wszystkich tak zwanych fachowców. Przecież chodzi o najważniejsze, o ciebie ducha i twoje zdrowie ziemskie. Receptory w całym organizmie pokazują wszystko dużo wcześniej, nawet z dużym wyprzedzeniem wieloletnim. A wy szukacie zdrowia w aptece. Tam jest z tej chemii choroba. Są wyłącznie toksyczne bardzo związki, podawane wam jako medykamenty. A wy za to jeszcze płacicie duże pieniądze. Trujecie się. A zdrowia jak brakowało, tak brakuje dalej. Przeczytajcie sobie skutki uboczne działania wszystkich leków, jakie dziś połykacie. Przeczytajcie wszystkie przeciwwskazania i bardzo mocno się zastanówcie, zanim któryś z leków połkniecie. A jak połykacie, to bądźcie bez zdziwienia, że jesteście jeszcze bardziej chorzy o te wszystkie skutki uboczne. A gdzie miejsce na profilaktykę i zapobieganie chorobom? A gdzie prawda o zdrowym odżywianiu i o zdrowiu, prawda o duchu i o duchowym życiu? Ci, co łykają leki z apteki, to już martwe ciała chodzące po ziemi, zatrute, zaśmiecone wewnętrznie. Już są tacy, co bez możliwości uzdrowienia i oczyszczenia z tych śmieci. Przychodzicie do uzdrowiciela wtedy, gdy wszystkie inne możliwości już zawiodły. Jak już nałykacie się dziwnych specyfików, jak już jesteście na wszystko uczuleni, wtedy żądacie od uzdrowiciela, żeby natychmiast postawił was na nogi, ponieważ sami stanęliście przy pomocy medycyny akademickiej na głowie. A przecież wszystko jest takie proste, jasne, oparte o prawa Pana i energię miłości duchowej, która uzdrawia, przekazywana przez uzdrowiciela do osoby potrzebującej, płynącej od Stworzyciela. Wasz stres, strach, zapieczone stare poglądy, nienawiść, zazdrość, ciągłe biadolenie i narzekanie to są największe was ogniska chorobowe. Stworzyciel bez akceptowania takich odczuć, bo miłość Pana to wszystko, co dobre i naturalne, oparte o prawdę i prawa Pana. Konieczny rozwój ducha na ziemi, wyłącznie światłe wartości,
czyste myśli, słowa i czyste czyny. Sami swoim uporem odłączyliście się od źródła energii, od Stworzyciela. Sami powodujecie blokady energetyczne, dlatego pretensje miejcie wyłącznie do siebie. Jak sobie pościelicie, tak się wyśpicie. Jeszcze wszystko możecie odwrócić. Znów się podłączyć do źródła, żyć zgodnie z prawami Pana, dążyć do prawdy, iść drogą w kierunku światła, do poziomu duchowo-istotnego, domu dla ducha.